Kampania wyborcza dobiega końca. Nasz ostatni wywiad dla warszawskiego PiSu. Pan Adam Kwiatkowski, ostatni na liście Prawa i Sprawiedliwości, urzędnik prezydenta, radny miasta stołecznego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, jak pana tytułować, panie ministrze? Najlepiej panie Adamie. Panie Adamie, bardzo miło. Panie Adamie, idzie pan do Sejmu jako, można chyba powiedzieć, uczeń pana prezydenta. Jak pan dziedzictwo pana prezydenta zamierza kultywować w bieżącej pracy politycznej? Czy idę jako osoba, która miała ten zaszczyt i honor z panem prezydentem pracować, obserwować to, co pan prezydent robi na co dzień, uczyć się tego, jak należy rozumieć, jak należy działać na rzecz swojej ojczyzny, na rzecz Polski, na rzecz polskiego państwa, uczyć się tych wartości, które są istotne dla naszej tożsamości, dla naszej siły, dla naszego dalszego trwania. Trwania jako silnego państwa, silnego w Europie, ale silnego i na świecie. I uważam, że to jest olbrzymie szczęście, że taką szansę w życiu dostałem. Bardzo dużo się nauczyłem. Warto podkreślić, że pracowaliśmy przecież w większym zespole. Duża część z tych osób dzisiaj niestety już nie żyje, ale to były wielkie i są wielkie nazwiska, o których z pewnością będą się uczyły nasze dzieci i nasze wnuki. Prezydent, minister Władysław Stasiak, szef kancelarii prezydenta, niektórzy mówią, że jeden z najbardziej propaństwowych urzędników w historii Polski. Minister pierwszego kontaktu, mój przyjaciel Paweł Wypych, który przecież w trudnych czasach doskonale dawał sobie radę z dziennikarzami, którzy nie byli do niego nastawieni przyjaźnie. Cała rzesza ludzi, których tak naprawdę do dzisiaj, jak wymienia się ich imiona i nazwiska, to człowiek nie jest w stanie się pogodzić z tym, co się wtedy stało. Ja sobie tak myślę, że dla mnie olbrzymim wyróżnieniem, jakie mnie spotkało i zaszczytem, jest to, że córka pana prezydenta i pani prezydentowej Marta Kaczyńska udzieliła mi poparcia, bo to jest właśnie dowód takiego zaufania i to jest duży zaszczyt, duże wyzwanie i bardzo duże zobowiązanie, ale jestem przekonany, że podołam temu i że tak jak założyliśmy ruch społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego mam zaszczyt być sekretarzem, założyliśmy po to, żeby z jednej strony pamiętać o tych, którzy wtedy zginęli, ale z drugiej strony realizować ich testament, bo oni na pewno chcą, żebyśmy o nich pamiętali, ale nie chcą, żebyśmy tylko ich wspominali. Chcą, żebyśmy ich kontynuowali to, co oni rozpoczęli. Więc razem z grupą osób, z którymi w tym ruchu współpracuję i tworzymy ten ruch, jestem przekonany, że będziemy jakby dalej rozwijać to, co prezydent rozpoczął, bo to są ważne rzeczy dla Polski. Czyli mówimy o takiej godnościowej przede wszystkim podstawie, myśleniu o Polsce, prawda, jako podmiocie polityki międzynarodowej, państwie aktywnym na forum zewnętrznym, no i państwie jednocześnie jakby świadomym swojej własnej wartości. Tak, i państwie, w którym nieistotne są obrazki, nieistotne jest to, kto kogo klepie po plecach, natomiast istotne jest to, żeby w każdym miejscu walczyć o to, co można osiągnąć nawet za cenę niepopularności, nawet za cenę narażenia się pewnym środowiskom. To jest bardzo istotne, bo prezydent wprawdzie nie mógł się z tym pogodzić, że jest tak traktowany w tak niesprawiedliwy sposób, ale to nie zmieniało jego polityki. On uważał, że on musi pracować dla dobra Polski, nawet jeśli będzie w tym pierwszym momencie osądzany w sposób niesprawiedliwy, w sposób, który w niego godził, w sposób, w którym on się nie zgadzał. I ja myślę, że to jest też takie wyzwanie przed nami. My jesteśmy teraz świadkami takiej polityki poklepywania, polityki dobrych obrazków, PR-u. Ja uważam, że polityki, z której niewiele wynika dobrego dla Polski i to trzeba na pewno zmienić. A jednocześnie chyba można zauważyć, że decydenci dzisiejszej polityki deprecjonują w sposób czasami wprost, czasami nieco bardziej zawoalowany pamięć po prezydencie Kaczyńskim. Najlepszym dowodem tego jest polityka pani prezydent Warszawy. Tak, to są rzeczy rzeczywiście niebywałe. Ja mam wrażenie, że walczy się z mitem, etosem, legendą, historią prezydenta, bo może mit jest groźny dla... Tak, bo on jest groźny, bo jego władza się boi, bo coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tym, jak wielkim człowiekiem, z tego, jak wielkim człowiekiem był prezydent Lech Kaczyński. I to jest niestety może taka nasza narodowa wada, że my
znaczną część z naszych bohaterów tak naprawdę poznajemy dopiero po ich śmierci. Nie potrafimy ich rozpoznać za życia. Ja uważam, że władza się boi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, boi się jego postawy, boi się tego wszystkiego, co chyba w każdym z nas, z każdego z nas wypływa, jak mówimy o prezydencie. Boją się tej legendy, boją się tej siły, boją się... To dobro wraca. Prezydent bardzo dużo dobrych rzeczy robił i to dobro wraca, wcześniej czy później. I oni się tego po prostu boją. Dlatego Warszawa jest takim dziwnym miastem. Z jednej strony miastem, którego pośmiertnie prezydent został honorowym obywatelem. Wcześniej był przecież, moim zdaniem, bardzo dobrym prezydentem Warszawy. Ale miastem, w którym nie mamy miejsca, gdzie tak naprawdę możemy czcić pamięć o prezydencie. To jest rzecz niebywała i to jest rzecz absolutnie skandaliczna. Ja mam nadzieję, jestem przekonany, że to się zmieni. To nie są wybory samorządowe, tylko to są wybory parlamentarne. Ale myślę, że to będzie taki pierwszy krok też w kierunku przyszłego przejęcia władzy w Warszawie. Ja jestem od wielu, wielu lat samorządowcem. Pewnie jednym z najstarszych w Warszawie, bo 17 lat w różnych radach jestem aktywny i dla mnie takim dużym, dużym wyzwaniem, ja chcę być posłem warszawskim, ja chcę reprezentować, pomagać warszawskim samorządowcom właśnie w tej trudnej dyskusji, w tej trudnej debacie, w byciu opozycją wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz. To jest strasznie ważne, żebyśmy wzmocnili nasz głos sprzeciwu wobec tego, co ona robi. Ja uważam, że jeszcze niewystarczająco głośno na ten temat mówimy, jeszcze niewystarczająco zdecydowanie. Pani prezydent musi spotkać się z jeszcze większą, z jeszcze twardszą opozycją w mieście, bo wtedy też ludzie zobaczą, że ta polityka, którą uprawia w tej chwili Platforma Obywatelska w Warszawie, czyli polityką podwyżek, jeszcze raz podwyżek, że to nie jest polityka, która służy dobru tego miasta. To nie chodzi o to, żeby nas wydrenować do granic możliwości, to nie chodzi o to, żeby jeszcze więcej ludzi musiało uciekać w szarą strefę. Chodzi o to, żeby tym ludziom, którzy tutaj mieszkają, stworzyć normalne warunki życia i pracy. I wyraźnie widać, że Hannie Gronkiewicz-Waltz to nie wychodzi. Może za bardzo jest zaangażowana w pracę swojej partii, która jest wiceprzewodniczącą. Może za bardzo pomaga Donaldowi Tuskowi w utrzymaniu jedności tego frontu, który budują w Platformie Obywatelskiej. Za mało czasu poświęca Warszawie. Jestem przekonany po swoich spotkaniach z warszawiakami, że coraz więcej ludzi zaczyna to dostrzegać. No cóż, bardzo serdecznie dziękuję za ten ostatni wywiad w tej kampanii. I życzę oczywiście sukcesu, żeby ostatni byli pierwszymi. Już po wyborach. Bardzo dziękuję. To jest tak, że jak się patrzy na tą listę z drugiej strony, to można powiedzieć, że jestem pierwszy od końca, więc uważam, że to jest dobre miejsce. Bardzo się cieszę, że z ostatnim kandydatem na liście został przeprowadzony ostatni wywiad. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.